zaszłam w ciążę z drugą córką. Ciąża właściwie od początku komplikowała się. W siódmym, w dziewiątym tygodniu, bo jak się krwawienia, wylądowałam w szpitalu i właściwie jak zawiozło mi pogotowie w dziewiątym tygodniu, to pani, która mnie zbadała, powiedziała, że nic z tego nie będzie, ale powiedziała, że zróbmy jeszcze USG. I na USG okazało się, że serduszko biło. Doszło do nas, że może się uda, bo jest dziecko takie silne. Przyszła do mnie sąsiadka, pani Jasia, i właściwie na początku dała mi medali, po czym przyniosła mi kawałek białej bawełnianej wstążki. Chyba za parę dni przyniosła mi też modlitwy. Pasek właściwie nie odstępował mnie na krok. Przewiązałam go sobie tutaj pod biustem, zawiesiłam medalik na szyi i codziennie się modliłam, bo kilka razy odmawiałam to responsorium. Dwa razy wyszłam ze szpitala z wypisem ciąża zagrożona, wysokie ryzyko poronienia. Leżałam w łóżku, nigdzie nie wychodziłam z domu. Skończyły się te pierwsze 3 miesiące, wydawało mi się, że tak najtrudniejszy okres minął. Ostatni raz na wizycie u lekarza byłam pod koniec lipca. Pytałam się go, czy mogę wyjechać gdzieś na wakacje niedaleko. Powiedział, że nie ma żadnych przeciwwskazań. W piątek chciałam iść jeszcze do lekarza, w czwartek na piątek śniło mi się, że rodzę. Przespałam do końca noc i pojechałam rano do szpitala o 7:00, lekarz mnie zbadał. Powiedział, że niestety, ale muszę zostać w szpitalu. No i że absolutnie